Siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, a dzisiaj będą sipy widzów. Jedno do użytkownika Neferkariusz31, a dwa do użytkownika Masterek, plus ja coś tam jeszcze od siebie, można powiedzieć, że dodałem, więc zaczynajmy! Na pierwszym miejscu tutaj będzie Sip Blaylee i Szef Hatchet, tak. Szef Hatchet i Blaylee jako związek, wyobrażacie to sobie? Można powiedzieć, że kompletna masakra jak dla mnie. W ogóle ten, można powiedzieć, Sip, że oni mieli być przyjaciółmi, no nie wypaliłby, bo sami wiecie jaka jest Blaylee, jaka ona była w trzecim sezonie, była wredna dostoja dla każdego. Zecać nawet Kat Bridget, można powiedzieć, że życzyła dla niej jak najgorzej. I była zazdrosna, że ona nie może prowadzić, nie wiem, no, nie mogła prowadzić, no wiadomo czego, podsumowań, totalnej porażki. Potem została, można powiedzieć, że od tego odsunięta. Oczywiście Blaylee prowadziła specjalnie odcinku planu totalnej porażki i polowanie na gwiazdę, potem ją z tego programu zwolnili. No i potem sobie wyobraźcie, taka wredna, no powiedzmy, Zouza miałaby z szefem Hatchetem, który no, mimo że jest, no, jest psychopatą w pewnym stopniu, bo lubiał znęcać się nad uczestnikami na różne wszelkie sposoby, na przykład gotując im obrzydliwe żarcie. Lubił się znęcać nad uczestnikami totalnej porażki, ale nie był na pewno taką osobą, no, wredną jak Blaylee. Tutaj jednak szef Hatchet czasami w stosunku na przykład do uczestników wyrażał współczucie czy tam szacunek, jak na przykład do Gwen w pierwszym sezonie, czy też na przykład do Leszauny niejednokrotnie się zdarzało w pierwszym sezonie, że czuł jakiś szacunek do danego uczestnika, no nawet do DJ-a. DJ nawet chciał mieć sojusz w drugim sezonie, ale DJ się na to nie zgodził, dlatego zerwano potem ten sojusz po jakimś tam czasie, więc tutaj Blaylee i Szef Hatchet jako związek, no nie wypaliłoby, bo tutaj mamy taką no, dosyć wredną osobę plus Szefa Hatcheta, który no może ma zapędy psychopatyczne i w ogóle jest takim lekko psychopatą, ale w przeciwieństwie do Blaylee, przynajmniej Szef Hatchet ma dobre serce, jakby to można powiedzieć, przynajmniej tak to mogę nazwać, że ma w miarę tam dobre serce, tak mi się przynajmniej wydaje, więc tutaj ten ship jak dla mnie nie ma kompletnie żadnego sensu. Uważam, że ten ship jest, nie wiem jak to nawet nazwać, no kompletnie bez sensu. Jakby to miało być kanoniczne, na pewno bym tego nie chciał, szczerze, oglądać. Naprawdę, ja bym był wkurzony, jakbym miał to oglądać, jeśli byłoby to kanoniczne, bo powiem wam tak, możecie się zgadzać lub nie ze mną, ale ja Blaylee nienawidzę jako postać jak dla mnie. Jeśli chodzi o te postacie drugoplanowe, jeśli tak to mogę nazwać, ponieważ to nie pojawiała się zbyt dużo. Pojawiała się dużo tutaj prasę w trasie, ale tylko w tym sezonie. No, to jest jedno z najgorszych postaci, jeśli chodzi o te postacie prezenterów i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze fajna sprawa, że ona miałaby prowadzić totalną porażkę, bo były takie plany z jej strony, że ona miała być tą pierwszą prowadzącą, tą pierwszą główną prowadzącą, ale całe szczęście nie dopuścili do głosu. Całe kurde szczęście nie dopuścili do głosu, bo porażki nie dałoby się w moim odczuciu oglądać. Już wolę tutaj na te miejsce Kisa lub ewentualnie Dona z wariackiego wyścigu, ale to tam wiecie jakie ja mam podejście do prowadzących mniej więcej, już nie zdążyliście na tym przekonać, więc tutaj jak ja ten się podceniam, Szef i Blaylee. Aj, najgorszy ship jaki można było zrobić, jak dla mnie, może nie najgorszy, bo jakieś tam mam wspólne cechy typu bycie wrednym, ale to tylko tyle tak na dobrą sprawę, więc tutaj no ship 2 na 10, nic więcej tutaj nie mogę dać tak na dobrą sprawę. Następny ship, Noah i Leszauna. Noah i Leszauna, szczerze, moim zdaniem Noah i Leszauna nie mają zbytnio sensu. Z tego powodu, że Noah to nie wiem, jakichś wielkich interakcji z Leszauną. Leszauna, no niezbyt Noah wiem, że lubiła. Było to widać w pierwszym sezonie, w szczególności kiedy drwił sobie Noah ze wszystkich, dosłownie ze wszystkich sobie drwił, więc tutaj
było widać, że była bezaprobata ze strony też Szalny na jego zachowanie, jak i z każdego uczestników, czy to jego drużyny, czy to drużyny przeciwnej. Wiadomo, co odwali w grze zbijaka w czwartym odcinku Wyspy Totalnej Porażki, gdzie miał kompletnie gdzieś wyzwanie, że jego drużyna przegrywa, więc tutaj odwrócić sytuację i on by miał bez związku z Leszałną. Ja pierdolę. To by nie miało kompletnie sensu, mówię. Ten ship nie miałby kompletnie sensu, nie kleiłby się, aczkolwiek chciałbym zobaczyć Noah, który jest miły. Który jest miły, który, wiecie, jest z kimś w związku, poza Emmą oczywiście, bo tutaj mówimy o tych pierwszych sezonach, bo wiadomo, potem była ewolucja charakteru Noah, który stał się nawet miły, spoko, ziomek, taki dorany przyłóż. Wiadomo potem, jak było od totalnej porażki w trasie, ale patrząc na to, co robił kiedyś i związek z Leszałdą, czyli kobietą, która nie da sobie, można powiedzieć, no nie da sobie pomiatać, dosłownie, dobre słowa tego znaczenia, nie da sobie oczywiście tutaj pomiatać sobą i ona by miała być z kimś takim, no nie wiem, nie wiem, czy miałoby to jak najbardziej sens, wiecie, jaka jest historia obu tych osób. Leszałda nie przepada z osobami, które są to fałszywe, albo są po prostu wredne dla drugiego człowieka, więc Adoła no, nie był zbyt miłą osobą. Na samym początku istniała totalnie porażki, więc potem ewolucja jego charakteru przebiegła bardzo fajnie. Pomyślcie, że się zmienił, to dużo lepsze niż był, ale jakby miał tak patrzeć, że on miał być w związku z taką Leszałdą, to oni nawet kompletnie do siebie nie pasują, czy nawet jako przyjaciele. Dobra, przyjaciele jako tako jeszcze tak, ale wiecie, jak to wygląda. Dopiero potem każdy dostrzegał w nim zmianę i każdy go potem w miarę lubiał, więc no wiecie, ja to tak niezbyt, można powiedzieć, że ship lubię i niezbyt go oczywiście szanuję, ten ship, więc pomysł na ship jak najbardziej fajny, ale można powiedzieć, jakbym miał to zobaczyć normalnie, to tego, nie chciałbym tego akurat, nie chciałbym, żeby to było akurat kanoniczne, jest ten ship, tak, może nie jest aż taki drastyczny jak Szef i Blayley, ale tutaj bym tak dał maksymalnie 3 na 10, bo ten ship jest po prostu słaby. O, i teraz perełka, kurde, który na każdą czekał, dosłownie, Cody i Noah, tutaj raczej każdy na to czekał. Szczerze, pamiętacie jedną z tych scen na Wyspie Totalnej Porażki, odcinek bez sedotno, gdzie Noah przypadkowo pocałował Cody'ego przez sen, bo się tam, nie wiem, się przestraszył czy coś, tam mu się coś śniło i się jeden, no i oczywiście Noah pocałował wtedy Cody'ego i potem było, można powiedzieć, że spekulacja na temat tych obu, że oni się lubią, że w ogóle to i tamto, były tam jakieś różne teorie spiskowe. I co ja na ten temat sądzę, że oni obaj są shipowani. Szczerze, jak dla mnie to dosyć ciekawa sprawa, dosyć ciekawy ship byłby mógł być z tego, jakby ten wątek z tym pocałunkiem poprzez sen byłby nadal kontynuowany i to byłoby takie prawdziwe. Rozumiem, że byłoby to kontynuowane jak najbardziej, ja bym to rozumiał. Ale czy chciałbym coś takiego oglądać? Szczerze nie, bo dla mnie byłoby to dosyć dziwne. Jakby to można powiedzieć, czy to by się w ogóle przyjęło? Nie wiadomo, jakby to wątki były poprowadzone z tym shipem Cody i Noah, naprawdę. Dwóch chłopów, którzy się, no, kochają. Ja nie wiem, kurde. Ja nawet nie chcę tutaj szukać domysłów różnorakich, bo mówię, nie wiem, jakby to zostało poprowadzone i nie wiem, czy by mi się ten ship kompletnie podobał. Znając mnie, pewnie bym zaakceptował ten ship, ale jakby był kanoniczny, ale nie oglądałbym mi się z tego z przyjemnością, bo raz, że przyzwyczaiłem się do oryginalnego, można powiedzieć, oryginalnych wątków, które są poprowadzone w serialu. Niektóre są zakończone, niektóre nie, no niestety, tak się musiało niestety pewnie skończyć. Ale jakby tak wszystko wywracać do góry nogami, to ja nie wiem, czy ja bym to zaakceptował, naprawdę, dla mnie byłoby to takie słabe, wciul. Mówię wprost, dla mnie by to było bardzo słabe poprowadzone i mi się to naprawdę by nie podobało, bo rozumiem takie shipowanie takich dwóch osób, że o, była jakaś dziwna, śmieszna sytuacja, że jeden drugiego podsłował przypadkowo, a potem ship z tego powstaje, no. No wiecie, ja mam do tego takie podejście, ja nie oceniam, ale
na mnie osobiście, jakby miał ocenić takowy ship, to dla mnie jest naprawdę bardzo słaby ship. A też wiem, że ktoś o tym shipie pisał, że zapomniałem dokładnie kto, ale tutaj bardzo też serdecznie pozdrawiam. Więc tutaj mogę powiedzieć wprost, że ten ship jest naprawdę dosyć słaby. I ten, no, więc tutaj sobie przypomniałem, że jeszcze tutaj też był od jednego z widzów ten ship, więc tutaj można powiedzieć sorry za pomyłkę, przepraszam serdecznie. Więc mówię co mogę na ten temat powiedzieć, no Kotik Doła, no ship jak ship. Ship może ciekawy pomysł na to, że coś takiego istnieje, ale jakbym chciał, żeby to było kontynuowane, czy chciał, żeby to było kanoniczne, no nie chciałbym, bo to jest taki ship, no dosyć średniawy. Ale wiem, że wiadomo z jakiego powodu są oni obaj shipowani, więc dobra, tutaj tam to nie jest jakieś mocno drastyczne, więc tutaj dam tą, można powiedzieć, czwórkę na 10, żeby nie było tak strasznie źle. O, i teraz ship kompletnie fanowski, który pojawił się w totalnej porażce Twin Peaks, z tego co się dowiedziałem. Czyli w fanowskim sezonie totalnej porażki, czyli ship Amy x Jose, czyli Amy shipowana z bratem Alejandro. Dosłownie tak. I jakbym miał taki ship ocenić, szczerze, omówić. Nie wiem jaka tam była treść w sezonie panowskiej totalnej porażki Twin Peaks, ale z tego co patrząc na obserwacje obu charakterów postaci, jakbym miał to tak rzetelnie w miarę ocenić. Amy jest wredną osobą, która zdecała się nad swoją siostrą Sammy. Jose nie cierpi swojego brata Alejandro właśnie, że pod każdym względem jest od Alejandro lepszy. I jak ja bym miał to patrzeć? Amy i Jose jako para, jako związek by nawet do siebie pasowali, ponieważ oboje średnio przepadają za swoim rodzeństwem. Dosłownie, oboje nie przepadają za swoim rodzeństwem, no nie lubią po prostu swojego rodzeństwa, nie kochają. Mogę tak to mniej więcej opisać, nie? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że oni oboje są, powiedzmy, że w związku, że jest miłość i w ogóle. Ciekawie by to wyglądało, myślę, że ten ship nawet byłby spoko, patrząc pod tym względem, że naprawdę te postacie pod pewnymi względami, ze względu na charakter, nawet do siebie pasują. Chociaż Jose też patrzy mocno na swój wygląd, czyli jest no w skrócie trochę narcystyczną postacią, więc nie wiem, czy by to wyszło. Amy jest z kolei bardzo wredna i lubi stawiać na swoim, więc no mówię, ciekawie by to wyglądało, ciekawy związek mógłby być z tego, jeśli takowy związek byłby potem kanonem. Nie wiem, mówię, dla mnie byłoby to dosyć ciekawe do oglądania, chciałbym zobaczyć, bo patrząc na relacje tych dwóch charakterów z danymi postaciami w poszczególnych sezonach, no było dosyć ciekawie, były dosyć ciekawe postacie i nawet żałuję, że Jose nie pojawił się potem w większości odcinków, bo pojawił się w Plejadzie Gwiazd w jednym odcinku, gdzie trzeba było się zmierzyć ze swoimi, tak powiedzmy, ze swoimi lękami, czyli też nawiązanie do pewnego odcinka z pierwszego sezonu, plus był mocno wspominany w totalnej porażce w trasie przez Alejandro, więc tutaj o Jose było dosyć mało, aczkolwiek rozumiem, można powiedzieć, ten zabieg, jaki tutaj był przedstawiany. Rozumiem to, ale co ja na ten temat sądzę? No słabo, jeśli chodzi o to. No Amy, wiadomo jaka była Amy, więc tutaj też się za dużo nie trzeba wypowiadać, bo Amy to jest Amy, no wredna baba i tyle. Ale jakbym miał ten ship ocenić tutaj jeszcze w miarę, tutaj mogę powiedzieć, że nawet spoko ship by był takie 6 na 10 mógłby dać temu shipowi. A jakie wy macie, moi drodzy shipy, jakie wy shipy chcecie przedstawić? Zapraszam do komentowania i zostawienia opinii w komentarzu. Więc się z wami żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego. Siemano i cześć!